Sprawy ochrony środowiska mają zasadnicze znaczenie dla jakości zdrowia i komfortu życia mieszkańców. Mając to na uwadze, władze samorządowe gminy Jasienica Rosielna każdego roku pozyskują dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego. Obecnie na terenie gminy realizowane są dwa duże projekty. Jednym z nich jest rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Jasienica Rosielna. Zadanie jest realizowane w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020. Projekt ten jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym w partnerstwie z gminą Brzozów. Obecnie na dzień dzisiejszy zrealizowano już ponad 70% zakresu rzeczowego projektu. Zakończono budowę głównego kolektora kanalizacyjnego w części wsi Jasienica Rosielna i we wsi Wola Jasienicka o łącznej długości ponad 9,5 km. Przebudowano sieć kanalizacji sanitarnych w miejscowości Blizny o długości około 1,2 km oraz wybudowano sieć wodociągową o długości 10 km wraz z wykonaniem, uzbrojeniem studni i stacją uzdatniania wody w miejscowości Jasienica Rosielna. Również w fazie końcowej jest zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnych w miejscowości Stara Wieś. Tam w terminie do 30 czerwca bieżącego roku ma zostać zrealizowana wybudowana sieć kanalizacyjna o długości ponad 24 km bieżące sieci. W ramach tego całego projektu najbardziej kosztownym takim przedsięwzięciem jest rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bliznę. Jest to rozbudowa istniejącej oczyszczalni o dodatkowy reaktor wielofunkcyjny, pompownię ścieków, budynek oczyszczania mechanicznego oraz budynek wielofunkcyjny. Po zakończeniu projektu w 2020 roku w gminie Jasienica Rosielna ponad 94% gospodarstw domowych będzie skanalizowanych, natomiast ponad 42% zwodociągowanych. Wartość tego zadania to blisko 36 560 000 zł, z czego dofinansowanie stanowi ponad 50% wartości inwestycji. Kolejnym dużym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę jest projekt partnerski pod nazwą Rozwój OZE w gminach Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Podstawowy zakres całego projektu składa się z trzech części i obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła z zasobnikami ciepłej wody użytkowej oraz dostawę i montaż kotłów opalanych biomasą, tak zwanym pelletem. Rosnąca świadomość ekologiczna wśród społeczeństwa powoduje, że mieszkańcy coraz bardziej zwracają uwagę na to, skąd pochodzi energia. Innowacyjne rozwiązania takie jak fotowoltaika, które pozwalają na pozyskanie energii w sposób bezemisyjny, budzą coraz większe zainteresowanie. Również w naszej gminie w ramach tego realizowanego projektu największym zainteresowaniem cieszyły się instalacje fotowoltaiczne, których łącznie w ramach tego projektu zamontowanych zostanie 127 sztuk na terenie naszej gminy, w tym w całym projekcie około 900 instalacji fotowoltaicznych. Są to w zdecydowanej większości instalacji o mocy 3 kW. Energia, która będzie wytworzona przez panele fotowoltaiczne w postaci prądu stałego, jest zmieniana przez inwerter, inaczej tak zwany falownik, na prąd zmienny o odpowiednich parametrach i następnie w pierwszej kolejności zużywana na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Nadwyżki tej energii przekazywane są do sieci energetycznej. Mieszkaniec później może odebrać 80% przekazanej energii. W ramach tego projektu w ubiegłym roku na terenie gminy Jasienica Rosielna zamontowano 31 powietrznych pomp ciepła z zasobnikami ciepłej wody. Obecnie instalowanych jest 7 kotłów CO opalanych pelletem. Zamontowane w ramach projektu instalacje OZE pozwolą na obniżenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii. Zmniejszy się emisja szkodliwych substancji, co korzystnie wpłynie na poprawę jakości powietrza. Zakończenie projektu przewidziano na koniec drugiego kwartału bieżącego roku. Koszt tego zadania to 15 800 000 zł. Inwestycja została dofinansowana w 70%.